Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Więcej niż Angielski. Ja jestem Sandra i tutaj uczę Was angielskiego. W ostatnich sobotnich odcinkach omówiliśmy sobie Present Simple i Present Continuous i przyszedł czas na to, żeby porozmawiać o tym, czy wszystkie czasowniki mogą występować w czasach typu continuous. Pamiętajcie o tym, że ten filmik, to co Wam dzisiaj powiem, nie odnosi się tylko do present continuous, ale dokładnie tak samo te zasady znajdą odzwierciedlenie w past continuous i w innych czasach. Pamiętajcie, że czasy typu continuous odnoszą się do czynności, a nie stanów. Stan, czyli na przykład być, to jest coś, co już samo w sobie wyraża ciągłość i nie podkreślamy tego czasem, więc wszelkiego rodzaju czynności mogą występować w continuousach. Natomiast jest kilka grup czasowników, które w continuousach występować nie będą. Nie będą występować w żadnym continuousie. I to są na przykład czasowniki właśnie takie określające stany umysłu, czyli know, understand, believe i tak dalej. Te czasowniki wyrażające byt, na przykład właśnie być, czasowniki wyrażające przynależność, czyli I have a dog, mam psa, no mam psa, to po prostu mam psa, nie, to nie jest tak, że teraz go mam, a za chwilę go nie mam, no, albo mam, albo nie mam, więc właśnie belong, have, te czasowniki, które wyrażają przynależność, będą występowały tylko w czasach simple. Czasowniki, które wyrażają nasze upodobania. I like, I love, I hate. No bo albo lubię, albo nie lubię. No, nie mogę w tej chwili lubić, a za chwilę już nie. Więc zawsze to będzie też present simple. Oprócz tego takie czasowniki, tych wszystkich właśnie nie będę Wam tutaj wymieniać. Zapraszam Was do tego, żebyście zajrzeli na mojego bloga. Tam macie je podzielone właśnie na kategorie. I takimi kategoriami warto je zapamiętać, bo ciężko wyuczyć się wszystkich na pamięć. Ale jak sobie zapamiętacie, że przynależność, no to już będziecie kojarzyć, że jakiś czasownik z tym się wiąże i w continuousie go nie użyjemy. Natomiast jeżeli chodzi o see, hear, think, smell, taste, to jak sytuacja wygląda tutaj? Są takie czasowniki, które mogą w continuousie wystąpić, ale będą wówczas zmieniały swoje znaczenie. No i właśnie kilka tych czasowników tak będzie się zachowywało. Nie chcę Wam tego wszystkiego opisywać dokładnie w tym filmie. Opowiem Wam tylko o think. Natomiast resztę znajdziecie właśnie rozpisaną na blogu. Jeżeli chodzi o think, mogę powiedzieć I think it's a good idea. Myślę, że to jest dobry pomysł. I wówczas to będzie oznaczało uważam, że to jest dobry pomysł, wyrażam swoją opinię w ten sposób. Jeżeli wyrażam swoją opinię w ten sposób, to zawsze będzie to właśnie wyrażone przy użyciu czasu present simple. Natomiast mogę think użyć też w zdaniu w present continuous i mogę powiedzieć I'm thinking about the book I've read. Rozmyślam o książce, którą przeczytałam. Rozmyślam, tak? Czyli myślę. Ona dała mi do myślenia i to jest taka już celowa czynność, którą wyrażamy w continuousie. Więc I think, myślę, uważam, że to jest jakiś stan umysłu, wyrażamy swoją opinię i to zawsze będzie w simple. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że rozmyślamy o czymś i mamy tutaj na myśli tę czynność, myślenie o czymś, to będziemy zawsze używać continuousa. Więcej takich czasowników właśnie znajdziecie na blogu, przeczytajcie to sobie, przejrzyjcie. No ode mnie to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia już niebawem. Łapki w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, czy ten filmik troszeczkę Wam rozjaśnił na temat czasu present continuous i present simple i tak naprawdę tego użycia continuous versus simple, jeśli chodzi o inne czasy również. I tak naprawdę często słyszę, że ale przecież można dodać ing do understand i zrobić słówko understanding. Tak, można, ale o czym musicie pamiętać? Samo dodanie końcówki ing do czasownika nie tworzy nam continuousa. Tak jak mówiłam w przypadku filmu o present continuous, żeby był present continuous lub też jakikolwiek inny continuous, musimy mieć czasownik z ingiem plus czasownik to be. A w ten sposób już nie wszystkich czasowników, tak jak dzisiaj Wam powiedziałam, można użyć. Ode mnie to wszystko. Cześć!